Cześć! Chciałem się w tym filmiku podzielić z Wami kilkoma czysto praktycznymi informacjami na temat tego, jak się poruszać po Kubie, po tym wyjątkowym kraju, jak się tam nie zgubić, o czym należy wiedzieć, planując podróż na Kubę, szczególnie taką spontaniczną, z plecakiem, bez większego planowania, między jakimi miastami chcemy się poruszać. Tak więc Kuba, jak wiadomo, jest jednym z ostatnich enklaw komunizmu na świecie, co powoduje sporo praktycznych różnic w porównaniu z innymi krajami, nawet krajami odległymi, do których moglibyśmy być przyzwyczajeni. Kuba jest państwem troszeczkę przez to wszystko odciętym od świata, choć to się zmienia z każdym rokiem. Od moich znajomych, którzy byli tam jeszcze 4 lata temu, wiem, że dostęp do internetu był wówczas niemożliwy. W tej chwili jest już możliwy, choć troszeczkę w specyficzny sposób, o czym za chwilkę powiem. To, o czym warto wiedzieć na samym początku, to to, że nie będą tam działać telefony komórkowe z zachodu. Absolutnie nie ma takiej możliwości, także warto pomyśleć, będąc tam, albo o odcięciu się zupełnie od tej formy kontaktu ze światem, albo, jeśli jest taka potrzeba, o zakupieniu miejscowej karty SIM, o czym również za chwilę Wam opowiem. Kuba to stanowi niejako pozytywny efekt uboczny systemu tam panującego, jeśli można w ogóle tak powiedzieć, jest krajem wyjątkowo bezpiecznym, będącym praktycznie pozbawionym przestępczości pospolitej. Spotkałem tam samotnie podróżujące kobiety z zachodu, które wprost mi mówiły, że w żadnym innym kraju latynoamerykańskim na taką samotną podróż by się nie zdecydowały. Także nie trzeba się tam martwić o swoje bezpieczeństwo, jest to bardzo ważne dla szczególnie samotnie podróżujących turystów. Pierwszą rzeczą na Kubie, którą turysta podróżujący tam powinien wiedzieć i która jest ewenementem w skali świata, jest to, że istnieją tam dwa systemy walutowe. Istnieje waluta w cudzysłowie dla miejscowych i w cudzysłowie dla turystów. Jedna z nich nazywa się peso narodowym, ma skrót CUP, jest to ta waluta dla miejscowych. Druga jest walutą dla turystów, CUC, peso wymienialne. To, co warto wiedzieć, to to, że w obiegu istnieją obie te waluty. Stosunek wartości między jednym a drugim jest 1 do 25 i należy mocno uważać na przykład przy wydawaniu reszty, jak również orientować się, za co możemy płacić jednym, jak i drugim peso. Tak jak wspomniałem, możemy płacić jednym i drugim peso, niemniej w wymianie dostępne dla turystów są tylko i wyłącznie peso wymienialne, CUC. Peso narodowe możemy zdobyć tylko w taki sposób, że ktoś nam po prostu wyda resztę. Później za niektóre rzeczy przy pomocy tego peso narodowego również możemy płacić takie jakieś drobiazgi typu kawa, jedzenie, czy toaleta, czy podróż autobusem. Warto wiedzieć, za co można płacić takim czy innym peso, ponieważ tak jak wspomniałem, można przepłacić 25 razy. Ja proponuję metodę, którą sam stosowałem. Jak ktoś do mnie mówił, że coś kosztuje tyle i tyle peso, zawsze wyciągałem to mniej warte peso narodowe, chyba że wtedy mógł mi zwrócić uwagę, nie, że chodzi mu o to peso wymienialne. Jeśli ktoś mówił do mnie, że coś kosztuje tyle i tyle kuk, jak mówią Kubańczycy, lub tyle i tyle peso convertible, wtedy wiedziałem, że chodzi o to peso wymienialne i od razu nim płaciłem. To, co warto się nauczyć, gdyż, tak jak wspomniałem, mogą się pojawić jakieś oszustwa przy wydawaniu reszty, jest wygląd każdego z nich. Zasadniczo warto pamiętać o tym, że peso narodowe, to mniej warte, to dla miejscowych, na nim istnieją, pokazane są na nim twarze różnego rodzaju bohaterów narodowych, Che Guevary, Camilo Cienfuegosa. Na peso wymienialnym są pomniki, generalnie nie ma twarzy, ja to pamiętałem, te z twarzami to są te mniej warte, a te bez twarzy to są te bardziej warte. To jest, myślę, że jedna z najistotniejszych informacji, jakie należy mieć i na jakich należy pamiętać, wybierając się na Kubę, gdyż dwa systemy walutowe stanowią ewenement w skali świata. Wrócę jeszcze na chwilę do kwestii walut. Waluty możemy wymienić wyłącznie w państwowych biurach Kadeka, o czym należy pamiętać. Nie robimy tego nigdy od koników na ulicy, nie robimy tego w żadnych czymś, co mogłoby nam przypominać prywatny kantor, gdyż takie rzeczy są nielegalne i nie istnieją w normalnym obiegu i możemy się narazić na duże, duże kłopoty, gdyż jest to państwo totalitarne. Wymieniamy peso tylko i wyłącznie w biurach Kadeka. Najlepiej jest wymieniać euro lub funty brytyjskie, ponieważ z przyczyn politycznych dolary często nie są honorowane lub prawie w ogóle nie są honorowane. Warto o tym pamiętać. Tak jak wspomniałem, wymieniamy tylko i wyłącznie na peso wymienialne, CUC.
walutę CUP możemy zdobyć później, w jakiś sposób, że ktoś nam wyda resztę. Warto po prostu o tym poprosić na którymś etapie przy wymienieniu reszty, ponieważ warto mieć przy sobie obie te waluty. Tak jak wspomniałem, nie działają na Kubie żadne telefony, żadne karty SIM z zachodu, także jeśli ktoś uważa, że jest taka potrzeba, a podróżując samemu, no taka potrzeba potrafi być, warto zaopatrzyć się w kubańską kartę SIM. Koszt to mniej więcej 50 CUC, czyli około 50 euro. Jest to nie tanie, ale dla cudzoziemca, dla turysty na Kubie wszystko nie jest tanie. I to też warto pamiętać. Taką kartę możemy się zaopatrzyć wyłącznie w biurach CubaCell lub biurach Etexa. Są to państwowe instytucje zajmujące się telekomunikacją. CubaCell to jest linia telefonii komórkowej, Etexa to generalnie są biura związane z wszelkiego rodzaju telekomunikacją, również internetem. Warto również poprosić od razu przy okazji zakupu takiego telefonu, aby włączono nam mobilne dane internetowe, co nie jest takie proste zrobić samemu, ponieważ nie będziemy musieli korzystać wówczas z kartek na internet, o których za chwilę Wam powiem. Właśnie, kartki na internet. Jeśli nie zdecydujemy się na zakup kubańskiej karty SIM, jedyną metodą łączenia się z internetem są właśnie wspomniane kartki na internet, które kupimy wyłącznie w biurach Etexa. Kartki występują w dwóch formach, na godzinę korzystania z internetu lub 5 godzin korzystania z internetu, w praktyce 20 minut lub max godzina. Dlatego myślę, że warto kupować jednak te godzinne. Kartki możecie zobaczyć tutaj na załączonym zdjęciu, wpisuje się specjalny kod, wchodzi się na specjalną stronę, gdzie wpisuje się numer karty, jak i również pod zdrapką znajduje się kod, który tam wpisujemy i on pozwala nam korzystać z naszej karty przez taką i taką ilość godzin z internetu. Niemniej możemy to robić wyłącznie w wyznaczonych hotspotach, które w takich dużych miastach jak Hawana czy Santiago znajduje się dość dużo. Czasami nie są w żaden sposób oznaczone i ich obecność możemy tylko i tak zidentyfikować, że widzimy kupę ludzi z nosami w tabletach czy telefonach komórkowych, to znaczy, że tutaj jest hotspot. W małych miejscowościach zazwyczaj jest to główny plac w mieście. Tam możemy korzystać z internetu i to jest jedyny sposób korzystania z internetu na Kubie. Plus jakiegoś rodzaju państwowe kafejki internetowe, również prowadzone przez państwową instytucję Etexa. Aplikacją, którą warto mieć ze sobą na Kubie, jest niezbyt popularna w Polsce Maps.me, na której zaznaczone są właśnie wspomniane hotspoty, czy biura Etexa, czy biura Kadeka, gdzie możemy wymieniać pieniądze. Aplikacja ta ma możliwość zaznaczania różnych miejsc przez użytkowników. Również można tam znaleźć oferty noclegowe, których osobiście nie polecam. Jeśli chodzi o noclegi, przejdę do tego później, warto jednak korzystać z poleceń od naszych gospodarzy w jednym mieście. Po prostu prosimy ich o polecenia noclegu w drugim mieście, ale o tym powiem jeszcze za chwilę. Pierwszy swój nocleg na Kubie w Hawanie bukowałem po prostu przez Airbnb, gdzie możemy bez problemu zabukować noclegi w kwaterach prywatnych na Kubie. Kolejne noclegi, tak jak wspomniałem wcześniej, po prostu prosiłem swojego gospodarza o polecenie, ponieważ podróżowałem dość spontanicznie, decyzję o tym, do jakiego miasta jadę, podejmowałem po jakimś czasie i mówiłem: ok, szukam miejsca w Winiales, czy znasz kogoś? Gospodarze prawie zawsze znają kogoś w miejscu, w najpopularniejszych miejscach, do których podróżnik może chcieć się udać, gdyż trasa podróży po Kubie stanowi dość pewien schemat i prawie każdy turysta porusza się z Hawany parę kilometrów, jakąś tam drogę na zachód, a później wyłącznie na wschód. Także o tym też będę wspominał, gdyż jest to ważne z pewnych przyczyn transportowych, gdyż podróż w drugą stronę, jeśli chcieliby podróżować ze wschodu na zachód, jest nieco kłopotliwa, jeśli chodzi o kwestie transportu. Ale o tym powiem za chwilę. Kwatery prywatne nazywają się casas particulares, casa particular. Są one zawsze oznaczone symbolem, który możecie zobaczyć na zdjęciu, także jeśli byś Wam przyszło wylądować w jakimś mieście i po prostu szukać noclegu z ulicy, nie stanowi to żadnego problemu. Niemniej należy pamiętać, że każdy dom, który ma zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, jest w taki sposób oznakowany i nie należy korzystać z innych, ponieważ można się wpędzić w kłopoty, a pamiętajmy, że jest to państwo totalitarne i policyjne i nie chcemy mieć tego typu nieprzyjemności. Casas particulares kosztują od 10 do 25 CUC, czyli około 10-25 euro, co nie jest mało,
lecz tak jak wspomniałem, nie wszystko na, wszystko na Kubie jest raczej dla turysty z zachodu drogie. Standardy potrafią być bardzo różne, od, nawet w podobnych cenach, od bardzo dobrze w zachodnim stylu zaopatrzonych niemalże hosteli, czy przepięknych kwater w zabytkowych budynkach, po bardzo, bardzo skromne, uskromnie żyjących ludzi pokoje. Niemniej prawie zawsze w tej cenie znajduje się śniadanie, proste śniadanie, gdyż Kuba rajem kulinarnym nie jest, o tym też za chwilę wspomnę. Niemniej smaczne i zawsze znajdujące się w cenie. Ceny te oczywiście można negocjować. Jeśli chodzi o przemieszczanie się po Kubie, istnieje kilka różnych opcji. Ja korzystałem przede wszystkim z innej formy prywatnej przedsiębiorczości, jaką jest, jako są tak zwane taxis collectivos. Są to zazwyczaj stare, kilkudziesięcioletnie amerykańskie wozy, z których Kuba słynie, będące w bardzo różnym stanie technicznym, niemniej nie zdarzyło mi się, żeby jakakolwiek sytuacja podróżowania czymś takim była niebezpieczna. Jest to o tyle wygodne, że prawie zawsze nasz gospodarz ma kontakt do osoby, która pomoże nas przetransportować do innego miasta, do którego chcemy się udać, a transport mamy od drzwi do drzwi, od adresu, pod którym mieszkamy, do adresu, pod który się udajemy. I stanowi to absolutnie najlepszą formę podróży po Kubie. Jest to również niedrogie, niemniej tańszą formą podróżowania po Kubie są autokary. Linii autokarowych jest kilka, lecz większość stanowią linie autokarowe dla osób miejscowych. Dla turystów zarezerwowana jest linia Viazul, która jest dość wygodna. Autobusy są w normalnym zachodnim standardzie, może nieco starsze niż przeciętny zachodni autobus, może nieco bardziej zapuszczone, niemniej w bardzo komfortowych warunkach i niedrogo można po Kubie poruszać się dzięki nim. Ja korzystałem z nich dwukrotnie, zawsze to była wygodna, dobra podróż z przerwami, z miejscami, gdzie można skorzystać z toalety, czy można zjeść coś. Co warto wiedzieć, to to, że zawsze jest tam włączona mrożąca klimatyzacja, także warto na dłuższą podróż zabrać ze sobą coś cieplejszego. Inne formy podróży po Kubie, z których nie korzystałem, to na przykład pociąg czy wynajem samochodu. Pociągi wiem, że są w bardzo złej jakości i podróżnicy z zachodu rzadko z nich korzystają. Niemniej nie miałem doświadczeń z nich korzystania, także nie powiem wam o nich za wiele. Wiele osób mi je odradzało. Jeśli chodzi o wynajem samochodu, jest to kosztowne. Niemniej jest bardzo właściwie jedyną formą dostania się w niektóre miejsca, które nie są typowe turystycznie, do których nie jeżdżą ani Viazul, ani taxis collectivos. Jeśli ktoś na przykład planuje wycieczkę jakąś specyficzną, typu chce nurkować w najciekawszych miejscach na Kubie, a Kuba jest rajem dla nurków, dla płetwonurków, doradzam wynajem samochodu, gdyż po prostu będzie miał ogromne problemy z dostaniem się tam w miejsca, które są dla niego ciekawe, gdyż nie są to miejsca typowe turystycznie. Drogi na Kubie są w standardzie zbliżonym do tego, co u nas było w latach 90. czy na początku lat 2000. Przed wyjazdem na Kubę spodziewałem się czegoś gorszego. Należy jednak pamiętać, że są bardzo słabo oznakowane. Niemniej aplikacje typu Google Maps działają bez problemu, nawigacje, także nie powinno to stanowić problemu. Jeszcze jedną formą transportu na Kubie, z którą też warto korzystać, szczególnie przy długich transportach, jest samolot. Istnieją dwie linie lotnicze, Cubana i Aerogaviota. Warto pomyśleć o korzystaniu z niej, na przykład kiedy ktoś, tak jak ja, pojedzie na sam skrajny, wschodni skraniec wyspy, do miejscowości Baracoa i później musi wrócić do Hawany, co autobusem jest 50-godzinną wycieczką. Mnie osobiście samolot kosztował 600 zł i była to szybka i wygodna podróż z Baracoa z powrotem do Hawany. Kupiłem bilet na 3 dni przed wylotem, także myślę, że jeśli ktoś zaplanuje taką podróż wcześniej, można go kupić taniej. Niemniej, i to jest specyfika panującego tam systemu, zarówno podróże autokarami linią Viazul, jak i państwowymi liniami lotniczymi Aerogaviota czy Cubana są wygodne, ale żeby kupić bilet, trzeba się wczuć, zrozumieć pewną specyfikę tamtejszego systemu. Informacje w internecie czasami się nie pokrywają z tymi faktycznymi rozkładami jazdy, które mają miejsce z danego miasta. Tak jak również należy się liczyć z sytuacjami typu, że przychodzisz rano kupić bilet i okazuje się, że biletów nie ma, w ogóle nie ma takiego autobusu. Przychodzisz po południu, jest inna osoba w kasie, okazuje się, że bilety są i bez problemu ci je sprzedadzą. Także trzeba próbować do skutku i zrozumieć po prostu taką specyfikę tego miejsca.
miejsca. Tak samo z biletami lotniczymi. Próbowałem kupić je wcześniej niż te 3 dni przed wylotem. Niemniej okazało się koniec końców, że bilet z Barakoa mogę kupić wyłącznie w Barakoa. Nie było możliwości go kupienia wcześniej, ani internetowo, ani przez jakiekolwiek biuro w innych miastach. Tak jak również znalezienie biur, które zajmują się taką obsługą, nie jest takie oczywiste. Nie są oznakowane, trudno się dowiedzieć, gdzie są. Taka specyfika systemu. I trzeba się z tym liczyć i być wytrwałym, chcąc załatwić tego typu sprawy. Wspomniałem też jeszcze o kierunku podróży na Kubie. Tu chodzi mi głównie o taxis particulares, czyli te prywatne amerykańskie Oldsmobile, które przewożą nas z miasta do miasta. Jeśli ktoś podróżuje z Hawany w kierunku wschodnim, nie ma problemu. Opcji transportu jest mnóstwo, ponieważ jest to typowy kierunek turystyczny i turyści stamtąd podróżują. Taxis collectives znajdziemy przez naszego gospodarza, czyli noc na główny plac w mieście. Na pewno nas ktoś zaczepi i zaproponuje taki transport. Ja osobiście polecam polecane przez gospodarzy, bo przynajmniej wiemy, z kim mamy do czynienia, a wszelkiego rodzaju interesy na ulicy z obcymi mogą być niebezpieczne. Ja takiej sytuacji nie miałem, ale są takie możliwości. Kontynuując, jeśli ktoś by chciał podróżować taxi collectivo, na przykład zaczynając z Santiago de Cuba czy Barakoa, czyli ze wschodu na zachód, z tego co mi wiadomo, znalezienie taxis collectivos nie jest takie proste, ponieważ wszelkiego rodzaju podróż jest w innym kierunku. Osoby, które takie taxis collectivos prowadzą, zawsze sobie zapełniają turystami samochód i wiozą ich od miasta do miasta. Jeśli ktoś by chciał podróżować w drugim kierunku, nie tak łatwo jest w ten sposób to wykonać. Pozostają wtedy autokary, Viazul lub inne formy transportu. Jeszcze jedną rzeczą i ostatnią, którą chciałem Wam powiedzieć, jest sposób organizowania sobie czasu na Kubie. Warto korzystać z państwowych biur podróży Infotour, które mają niedrogie, bardzo ciekawe i bardzo profesjonalnie prowadzone wycieczki. Przewodnicy prawie zawsze mówią po angielsku, dobrze po angielsku, mają dużą wiedzę i przede wszystkim jesteśmy pod dobrą opieką. Wycieczki można również, innym sposobem organizowania wycieczek jest również proszenie naszych właścicieli, czy mogą nam zorganizować transport z jakiegoś miejsca czy do innego miejsca, które jest ciekawe. Prawie zawsze pomogą nam w wynajmie roweru, zorganizowaniu wycieczki konnej, czy zorganizowaniu transportu do jakiegoś początku szlaku w górach, który chcemy pójść. Niemniej ja uważam ze mojego doświadczenia, że ciekawiej, taniej i bardziej bezpiecznie pod wieloma względami jest korzystanie z tego państwowego biura podróży, do którego na początku miałem dystans, a później okazało się, że jest bardzo profesjonalne i bardzo dobrze zorganizowane. Także gorąco, gorąco to polecam. Ostatnią informacją, jaką chciałem powiedzieć, to jest to, że warto na Kubie przynajmniej parę słów, parę zwrotów po hiszpańsku znać, gdyż podróżując spontanicznie z plecakiem, rzadko kiedy spotkamy kogoś, kto mówi po angielsku. Oczywiście w hotelach, w dużych restauracjach czy wspomnianych biurach turystycznych Infotour nie ma z tym najmniejszego problemu, jednak podróżując spontanicznie i korzystając czasami z usług osób, które działają po prostu jakoś prywatnie czy szukając spontanicznych transportów, warto przynajmniej podstawowe zwroty w tym języku znać, ponieważ nie będziemy w stanie się inaczej porozumieć. To wszystko, jeśli chodzi o najistotniejsze i moim zdaniem najbardziej praktyczne informacje na Kubie. Dzięki Wam wszystkim za uwagę. Cześć!